W jaki sposób przekształcić to wyrażenie? Zapamiętaj, że trzeba wyłączyć 3 do potęgi setnej. Co zostanie w nawiasie? Najczęściej popełniany błąd w tym wypadku to jest pozostawienie w nawiasie zer. Jeżeli wyłączamy 3 do setnej, to zostają nam jedynki. Z każdej trójki do potęgi setnej zostanie nam jedynka. Dlaczego? Bo chodzi o to, że jeżeli teraz przemnożysz z powrotem, to wrócisz do poprzedniej postaci. 3 do setnej razy 1 to jest 3 do setnej. Natomiast jeżeli byłyby zera, to wszystko dałoby 0. To się równa. 3 do setnej przepisujemy, a 1 plus 1 plus 1 to jest 3, więc razy 3. Co teraz zrobić? Należy skorzystać ze wzoru a do m razy a do n to się równa a do m plus n. U nas mamy 3 do setnej, 3 to jest nasze a, m to jest nasze 100, razy trójka, do której potęgi? Jeśli nie ma potęgi, to jest jedynka. Czyli mamy 100 plus 1, czyli 101. Zatem wynik to 3 do potęgi 101.